Witajcie frywolnie nakręceni w studio Ores Tabaka i Kamila Kruk. Trochę mnie nie było ostatnio, ale to tak moje zabieganie i różne inne aktywności, które sobie podrzucałem, ale dzisiaj dorzucimy inny temat zupełnie, nie aktywności. Dzisiaj porozmawiamy o... nauce i rozwoju każdego dnia, bo mówimy w kolejnych audycjach o różnych obszarach dotyczących właśnie rozwoju naszego, czy takiego uczenia się pewnych rzeczy, natomiast tak naprawdę niekoniecznie są potrzebne szkolenia, nie zawsze trzeba czytać konkretne książki, żeby móc się rozwijać. Tak naprawdę rozwijamy się każdego dnia, tylko jeśli nie mamy tego świadomości, to często ten rozwój jest po prostu mało ukierunkowany lub nieukierunkowany. Albo mniej efektowny. Czy efektywny. Tak, mniej efektywny. Więc dzisiaj trochę powiemy o tym, jak się uczyć po części. W sensie, w jakich okolicznościach wykorzystywać ten czas, wykorzystywać jakby naszą energię do tego, żeby się nauczyć trochę lepiej, czy też po prostu szybciej w różnych aspektach życia. Ale też pokażemy, kiedy są takie okazje, które możemy wykorzystać na to, żeby rzeczywiście zamiast, jak to się często mówi, czas przepływał nam przez palce i marnować go, tracić na bezsensowne rzeczy, może dać sobie chwilę na przykład na nauczenie się nowej rzeczy, albo po prostu na konkretne zrelaksowanie się. A jak się okazuje, jest to dość proste, żeby się nauczyć różnych rzeczy i dzisiaj wam też o tym opowiemy, jak się do tego właśnie zabrać, ale to, co jest istotne w tym wszystkim, w tym całym procesie nauczania, to to, że jest coś takiego jak inflacja wiedzy, czyli coś, co sprawia, że ten czas, tak na dobrą sprawę, odejmuje wartość naszej wiedzy. Jeżeli coś umieliśmy, powiedzmy, przed 2000 rokiem, jeżeli umieliśmy korzystać z Worda, no to byliśmy informatykami. Natomiast teraz jest to umiejętność, którą generalnie prawie każdy opanował i ona na rynku nie ma większego znaczenia. Każdy, kto korzysta z komputera, tak? Dokładnie, nie? Więc tutaj już, żeby być informatykiem, tak na dobrą sprawę, właśnie nie można umieć tylko kliknąć coś w komputerze, tylko dużo, dużo więcej rzeczy, żeby to faktycznie też, chociażby w tym aspekcie zawodowym, miało realną wartość. Ale też języki obce. Angielski kiedyś, no to był bardzo duży wyróżnik. Teraz, umówmy się, prawie każdy go generalnie powinien znać i to jest taki standard. A przynajmniej na ulicy okazuje się, że nawet jak ludzie mówią, że nie potrafią za bardzo mówić po angielsku, to jeśli obcokrajowiec powie coś do nich, to potrafią tymi bardzo prostymi, a czasami nawet niekoniecznie prostymi, ale wręcz skomplikowanymi słowami odpowiedzieć, używając konkretnych czasów, więc rzeczywiście jest to umiejętność już bardziej powszechna, a niekoniecznie nas wyróżniająca. Tutaj akurat w Polsce, bo jak my dużo podróżujemy, to wiemy, że za granicą różnie bywa ze znajomością języka angielskiego. No tak, różnie to bywa. Natomiast i mnie kojarzy się jeszcze jedna rzecz, bo czasem słyszę, że ktoś właśnie mówi o tym czytaniu książek, o chodzeniu na szkolenia, że dba o swój rozwój, a ja jednak mam poczucie, że czasami to jest taki plasterek dla naszego sumienia, bo to, że chodzę na szkolenia czy czytam książki, niekoniecznie jest konkretnym rozwojem, bo ważne jest też to, żeby właśnie wykorzystywać to w życiu. I co z tym faktycznie zrobimy, czego nauczyliśmy się na szkoleniu, czy też z książki? Nawet spotkałam się ostatnio z kilkoma osobami, które przyszły do mnie na coaching, właśnie mówiąc też, że okej, oni już to wszystko wiedzą, oni już o tym poczytali, tylko teraz nie potrafią tego wdrożyć w życie. I dziś chcemy też pokazać kilka takich obszarów, które pozwolą wam może tak od razu wdrożyć te pewne rzeczy, ale też skorzystać może z takich podpowiedzi szkoleniowych, które potem w życiu będziecie mogli potestować i zachęcić też was do tego, że tak naprawdę eksperymenty i robienie czasem takiego laboratorium w życiu dopiero wtedy pozwala nam na prawdziwy rozwój. Z taką wiedzą książkową i szkoleniową i tym, że wiemy, co mamy robić, ale niekoniecznie robimy to w życiu, jest też związane to, że to jest takie utknięcie na etapie świadomej kompetencji, to znaczy wiem już coś, jak coś robić, ale niekoniecznie jeszcze potrafię to robić. Łatwo to przedstawić na przykładzie jazdy samochodem, gdzie na początku każdy jeden ruch kontrolujemy. Musimy konkretnie pomyśleć o tym, żeby tu spojrzeć w lusterko, tu ruszyć tymi biegami. Chyba kiedyś już nawet wspominałam o tym, czyli tak świadomie każdy jeden krok kontrolować. To też często widać u osób, które uczą się tej komunikacji niewerbalnej, czyli gestykulacji, mowy ciała, że często na takim etapie właśnie tej świadomości, czyli wiem konkretnie, co teraz robię, bardziej skupiają się nawet na tych gestach, niż na tym, co mają powiedzieć. Ale to wymaga bardzo dużo jakby uwagi. No właśnie, każdy chce dojść do tego poziomu, kiedy już nie będzie o tym myślał i będzie to robił, natomiast niestety tu nie ma innej drogi niż praktyka. I czas.
który tak naprawdę trzeba poświęcić temu. No, mówi się o tym, że żeby dojść do mistrzostwa, potrzebne jest 10 tysięcy godzin w danej dziedzinie. Czyli nawet jeśli nie masz do końca talentu, to jeśli poświęcisz na jakąś czynność 10 tysięcy godzin, będziesz to powtarzać, to może być granie na fortepianie, ale równie dobrze to może być, nie wiem, ćwiczenie wystąpień publicznych, czy ćwiczenie języków, będziesz mógł dojść do tego mistrzostwa. Tak, i to jest takie mistrzostwo na poziomie światowym. A tak się to przyjęło, jest książka Malcolma Gladwella, w której opisuje właśnie ten cały proces, jak to się dzieje. Natomiast ostatnio oglądałem bardzo ciekawą prezentację na TEDxie o pierwszych 20 godzinach, w których możemy się nauczyć właśnie czegoś nowego do poziomu good enough, takiego wystarczającego, całkiem okej. I to tyczy się każdego generalnie aspektu, jaki poruszymy. Tam a propos grania na instrumentach, tam faktycznie osoba, która opowiadała o tym, zrobiła na sobie taki eksperyment i faktycznie poświęcając 20 godzin swojego życia, a to jest tak na dobrą sprawę powiedzmy przez 3 tygodnie po jednej godzinie dziennie, nauczyła się grać na ukulele i tą 20 godzinę akurat na tej prezentacji pokazała ludziom, że da się. Tak naprawdę na takim bardzo podstawowym poziomie, ale no właśnie, wystarczającym do tego, żeby coś zrobić. Moje obserwacje są też takie i też jak czytam różne artykuły, to wynika tak z tych artykułów, że jeśli w ogóle zainteresujemy się troszkę bardziej jakimś tematem, to właśnie ten poziom taki początkowy, który nam się wydaje, że jesteśmy dopiero laikiem, często okazuje się, że już po przejściu tego pierwszego poziomu, może właśnie tych 20 godzin, jesteśmy już w stanie powiedzieć coś więcej na dany temat, niż tak mniej więcej 80% osób, które są wokół nas, które zupełnie tego tematu nie dotknęły. Mocno się wtedy wybijamy. Mhm. I to najlepsze jest w tym wszystkim to, że tak naprawdę te właśnie pierwsze etapy nauczania się danego tematu idą najłatwiej nam. Znaczy, oczywiście, możemy spojrzeć na coś i okaże się, że to jest trudne, ale po chwili, jak to przebrniemy, te pierwsze kroki, te kilka pierwszych godzin poświęconych idą łatwo. Nagle się okazuje, że wow, przecież to jest takie proste, nie tyle się nauczyłem. Widać bardzo mocno ten progres. Natomiast później, im głębiej jakby w las, no, jest niestety trudniej, bo jest zbyt dużo zależności. Dlatego też osoby, które są dość biegłe w swoich tematach, już nie rozwijają się tak szybko, jak osoby, które no właśnie są laikami. Ja bym powiedziała, że tu dochodzi jeszcze jedna taka rzecz, że na początku jesteśmy zafascynowani daną dziedziną i uczymy się tych podstaw. I one są takie, wiadomo, na początku dość ogólne, dość proste, niektóre takie intuicyjne, wręcz oczywiste. No i im więcej wiemy, to też tym więcej widzimy, ile nie wiemy jeszcze, tak? Czyli odkrywa się przed nami ta dana dziedzina. Ja też pamiętam, jak zaczęłam szukać właśnie tanich lotów na początku. Okazało się, że pierwsze jakieś artykuły przeczytane w internecie, bo to najczęściej stąd informacje, czy książka Marzeny Filipczak, która zresztą bardzo fajnie też pokazuje, jak szukać tych tanich lotów. Okazuje się, że tak naprawdę wystarczyły te pierwsze kroki, żeby już móc doradzać moim znajomym, którzy w ogóle na tym się nie znali i uważali, że nie wiadomo czasu, ile trzeba poświęcić na to, żeby te informacje dostać. I czasem po prostu wystarczy raz pojechać i już człowiek jest ekspertem od podróżowania. No tak, ekspertem przynajmniej może dużo powiedziane... ekspertem dla 80% swoich znajomych. Tak, kimś, kto może doradzać innym. Kamila Krukiores, Tabaka. Rozmawiamy dzisiaj o nauce i rozwoju każdego dnia. I tak wpadł nam ten pomysł też do głowy, żeby o tym w ogóle porozmawiać, bo często ludzie są w takim pośpiechu i nie mają czasu na książki, nie mają czasu na szkolenia. Wydaje mi się też, że trzeba bardzo dużo czasu, żeby właśnie gdzieś tam w ukierunkowany sposób się rozwijać. A to nie jest koniecznie prawda. No zdecydowanie nie jest, bo zawsze można znaleźć taki moment, taki fragment w dniu, w którym nawet jeżeli mamy to 3 albo 5 minut, albo 10 minut, możemy się czegoś nauczyć. Wykorzystuję takie 3 minutówki często, żeby coś sprawdzić sobie w internecie, na przykład, albo przeczytać jakiś szybki artykuł, na którego nie mam czasu, będąc przy komputerze, więc w telefonie mam go, pyk, przeczytam i w 3 minuty czegoś mogę się ciekawego nauczyć. Natomiast to, co się w ogóle z minutami dzieje, to takie ciekawe zalecenie, którym kiedyś czytałem, że Albert Einstein zalecał uczyć się dziennie około 15 minut czegoś nowego. I to miało zapobiegać jakby starzeniu się mózgu właśnie, czyli chorobom Alzheimera, czyli takie zalecenie, które, no oczywiście, jeżeli jesteśmy zabiegani mocno, no to te 15 minut może być ciężko jakby jednym ciągiem wyłuskać ze swojego czasu. Natomiast jesteśmy w stanie właśnie posklejać choćby nawet z takich minut i poprzez uczenie się czegoś nowego, to oznacza albo rozszerzanie wiedzy z naszej działki, której jeszcze nie mamy, albo zajęcie się zupełnie czymś innym, z inną działką. Nie, jeżeli nie znamy języka hiszpańskiego, spróbujmy sobie tam po 15 minut dziennie gdzieś ten jakieś rozmówki hiszpańskie gdzieś tam poczytać troszeczkę, bo to sprawia, że ten mózg
zaczyna pracować. Ja bym tutaj dodała, że możemy wykorzystać różne okoliczności, w których właśnie ten czas tak przepływa nam przez palce, czyli świetny przykład korki, czy w ogóle jazda samochodem, gdzie ja kiedyś, jak bardzo dużo jeździłam autem, to nazwałam to wręcz uniwersytetem samochodowym, czyli miałam audiobooki, na krótsze trasy miałam właśnie płyty ze słówkami różnego rodzaju i w ten sposób na przykład nauczyłam się liczebników i dni tygodnia w portugalskim, gdzie niedługo jechałam do Portugalii, tak? Niby taka podstawa, ale już gdzieś tam podstawowe rzeczy się przydały, bo można powiedzieć w sklepie ten 1, 2, 3 takie najprostsze słowa. Zawsze coś tam już rozumiesz i łatwiej jest wywnioskować, co kolejne rzeczy mogą znaczyć. Tak, a na dłuższe trasy, no to oczywiście mogły to być konkretne audiobooki z danej tematyki, którą sobie wyznaczyłam do przesłuchania. I jeszcze wykorzystując te pierwsze 20 godzin do nauczenia się jakiegoś tematu, możemy sobie zrobić taki, nie wiem, program, taki własny system nauczania, że na pierwszy rzut bierzemy tematykę marketingu, negocjacji, czegokolwiek, o czym mamy blade trochę pojęcie i pierwsze 20 godzin poświęcić właśnie na to, następnie osiągając już taki poziom good enough, wystarczająco dobry, przerzucamy się na kolejny, czyli właśnie podcasty i audiobooki, myślę, że jesteśmy w stanie znaleźć generalnie z każdego tematu. No i tak naprawdę można ich słuchać wszędzie, bo zarówno czy jeździcie autobusem, czy na przykład jeździcie metrem, czy chodzicie nawet na piechotę, to tak naprawdę włożenie sobie słuchawek do uszu, tak, puszczenie czy to na telefonie, czy na jakimś innym urządzeniu tego jakiegoś krótkiego czasem nagrania, może już być sposobem na to, żeby przyswajać te informacje. Natomiast fajnym sposobem jest też właśnie danie sobie wtedy czasu na taki relaks i wyczyszczenie swojej głowy. Coś, o czym z Moniką Madejską rozmawiałyśmy w poprzedniej audycji, czyli właśnie taki moment odpuszczenia sobie tego naszego toku myślowego, a bardziej skupieniu się na tym, co tu i teraz. Czyli dostrzeżenie tego, że mamy wiosnę, że pięknie drzewa kwitną, że pięknie pachnie, albo to, że właśnie deszcz pada i tak fajnie sobie kapie. Czyli skupienie się na tym, co dokładnie w tej chwili. To też może być pewien rozwój dla Was, taki, żeby skupić się na tym, co w danej chwili się dzieje. I równie dobrze może być to za kierownicą. Możemy też za kierownicą uśmiechnąć się po prostu do innych ludzi, którzy również stoją w korkach i prawdopodobnie nie mają zbyt dobrego humoru. Wspominałaś przed chwilą o tym, że można różne rzeczy uczyć się, wykorzystując czas, jaki mamy w ciągu dnia. I tutaj bardzo mi się kojarzy to z tym, jak w miarę systematycznie ten czas sobie znajdować, bo to, umówmy się, też jest trochę problem naszego świata, że żyjemy dość pośpiesznie i faktycznie ciężko jest znaleźć nam taki ułamek tego dnia i spokoju, żeby pouczyć się. To widzę, jak są osoby, które bardzo sprytnie wykorzystują czas na przykład na dojazdy do pracy. Czyli osoby, które jeżdżą metrem albo autobusami, zabierają sobie czytnik i to jest zawsze kilkanaście minut, które one i tak spędzają w tym środku transportu, więc mogą sobie poczytać. Czy też my bierzemy często książki do autobusów, czy gdzieś się przemieszczamy. Ja ostatnio w samolocie też zacząłem czytać książki, bo i tak siedzę w tym metalowym pudełku i tak, więc jakby mam to 3 godziny, z których nie wyjdę, internetu nie ma, więc jest to świetna okazja do tego, żeby to zrobić. No akurat ja jestem zwolenniczką książek zawsze i wszędzie i rzadko kiedy spotka się mnie bez książki w torebce, bo... Pokazywałeś mi dzisiaj. Tak, ja wykorzystuję tak naprawdę każdą chwilę, oczywiście jeśli mam ochotę, tak, to na czytanie, ale czasem czekam na kogoś na spotkaniu, czasem się zdarza, że mam trochę dłuższą przerwę między spotkaniami, czasem właśnie to jest kwestia tego, że utknęłam w jakimś strasznym korku, który w ogóle się nie rusza, no i też wyciągam sobie książkę, bo czasem tak jest, tak, że są jakieś roboty i wiemy, że przez najbliższe 5-10 minut będziemy stali. Więc u mnie książka jest wszędzie, ale ja myślę, że tu też fajnie jest podrzucić takie sposoby, które rzeczywiście możemy na co dzień wykorzystywać, czyli coś, co mnie się zdarzyło ostatnio, trenowanie negocjacji w różnych okolicznościach, kiedy coś kupuję, tak, czyli staram się w momentach, kiedy coś kupuję, jeśli widzę taką opcję, negocjować. I nie chodzi mi tu o targowanie się poproszę taniej za nic, ale właśnie znajdować takie rozwiązania, które dla obu stron będą dobre. I nie wiem, czy wspominałam już o tym, ale ostatnio zdarzyło mi się poprosić w kawiarni, zapytać, czy w zamian za herbatę, którą chciałam kupić, możemy ją wymienić na książkę mojego autorstwa, którą zostawię u nich w biblioteczce, bo akurat to była taka kawiarnia, gdzie też mieli tak książki wystawione. To też było dla
dla mnie takie fajne, bo mogłam w praktyce sprawdzić pewne rzeczy dotyczące negocjacji, których nauczyłam się wcześniej. I to jest właśnie dla mnie takie wdrażanie tego, czego się uczymy z tych książek, po prostu w życiu. Czyli przekładanie tej wiedzy często teoretycznej, bo my się w czymś oczytamy, a potem jest tak, o, ja wiem, jak to jest, ale nie zastosuję, bo nie wiem, bo się wstydzę, bo nie mam okazji teoretycznie, a właśnie jak pokazujesz, okazje znajdą się wszędzie tak naprawdę. No, nikt nie powiedział, nawet w sklepie, nie wiem, takim sieciowym sklepie z ubraniami, możemy tak naprawdę negocjować cenę. To, że nie dostaniemy zniżki, moim zdaniem, no nic na tym nie tracimy. Po prostu próbujemy, ale też trenujemy swoją umiejętność. Sprawdzamy, jak to wygląda. Byłam kiedyś na takim szkoleniu z fundraisingu, czyli pozyskiwania środków zewnętrznych, gdzie po prostu trener dał nam pół godziny, dał nam tam karteczkę ze spinaczem, wypuścił nas na ulicę i dał zadanie. Wymieńcie to na coś, co będzie dla was miało największą wartość. Oczywiście wymieniać rzeczy mogliśmy jakby do skutku, tak? Aż przyniesiemy coś ciekawego. I jak efekty? No, najciekawszą rzeczą, jaką ktoś przyniósł, był czepek kąpielowy, dodając do tego, że był środek zimy. A byliśmy też nie w centrum wiem, jak to się miasta. Wydarzyło. Tak. Natomiast to jest dla mnie takie wykorzystywanie tej wiedzy po prostu w praktyce, czyli przekładanie tego na konkretną umiejętność i kompetencję, którą potem możemy w konkretnych okolicznościach wykorzystać. Masz coś takiego ze swojego życia? Ja swego czasu po pewnej książce dotyczącej komunikacji i relacji z ludźmi właśnie wynotowałem sobie wiele takich aspektów i takich zaleceń dla siebie. Więc przy każdej możliwej okazji, czy to było spotkanie rodzinne, czy to spotkanie ze znajomymi, kierując się tymi zaleceniami, poruszałem zupełnie inne tematy niż normalnie to robiłem. Czyli poruszałem tematy na przykład związane z pasją. Czyli coś, co robię, czym się zajmuję, albo bardzo często, jeżeli z kimś się spotykam, to od razu mówiłem, a właśnie teraz robię to, a za chwilę będę robił coś tam, jako punkt zaczepienia do ciekawej rozmowy. I to są rzeczy, które swego czasu właśnie były dla mnie takie świadomą niekompetencją. Czyli wiedziałem, że czegoś nie umiem, ale mniej więcej wiem, jak to teoretycznie powinienem robić, do momentu, w którym zacząłem sprawdzać i teraz jest to zupełnie naturalne, czasem nie pamiętając o tym, jak zaczynam i jaki jest schemat mojej rozmowy. Frywolnie nakręceni dzisiaj Kamila Kruk i Orest Tabaka i cały czas rozmawiamy o uczeniu się, o tym, gdzie się uczyć, jak się uczyć, dlaczego się uczyć w miarę systematycznie w życiu codziennym. Ale też robić to na co dzień, niekoniecznie wyznaczając sobie konkretne godziny tej nauki, ale bardziej łącząc ją z tym, co już robimy i po prostu dodając jako element do naszych codziennych takich czynności. Właśnie gdzie lokować ten aspekt uczenia się w tym naszym codziennym życiu? Mhm. Bo mamy pewną rutynę, pewne zadania do wykonania i zawsze gdzieś tam można różne rzeczy upychać. No tu Orest, wspomniałeś wcześniej o tym, jak to robić systematycznie i tutaj pomocą przychodzą nam też fajnie media społecznościowe tak naprawdę. No i akcja, która jest dość głośna i wielu moich znajomych w niej uczestniczy. U mnie ta systematyczność leży, więc nie jestem ekspertem od systematyczności, ale natomiast akcja 52 książki, czyli jedną książkę tygodniowo czytamy i znam sporo osób, które faktycznie dają radę to zrobić, nie? Mhm. A nawet znam osobę, która przeczytała prawie 100 książek w ciągu roku, no bo tak się rozpędziła i stwierdziła, że jedna książka w tygodniu to trochę za mało. No ja przestaję liczyć, ile czytam, natomiast ja o tyle nie lubię takich akcji, że mam właśnie wrażenie, że czasami ludzie tak zaczynają czytać w tej akcji dla samego czytania i niestety nie wdrażają, chociaż z drugiej strony jest to fajne dla osób, które w ogóle nie czytały. Taki. Ale są też fajne wyzwania na Facebooku, czyli na przykład możemy znaleźć różnego rodzaju wyzwania 30-dniowe, gdzie ludzie na przykład ćwiczą sobie wspólnie jakieś umiejętności. Nie wiem, będą mili, nie będą narzekać. O, na przykład to z narzekaniem jest fajne, tak, czy z nienarzekaniem jest fajne. Ja na przykład kiedyś robiłam to wyzwanie i też jeśli słuchaliście poprzednich audycji, na pewno o tym wspominałam, czyli 40 pozytywnych momentów minionego dnia. Tak, czyli... które ja skróciłem do 10. Czyli codziennie wieczorem wypisujemy i myślę sobie, że to jest w ogóle fajne wyzwanie, żeby uczyć się tego pozytywnego myślenia, ale jeśli robimy to w grupie, to jest tym fajniejsze. No tu jeszcze dochodzi na przykład akcja 100 szczęśliwych dni, tak? Czyli tak. 100 happy days, bo to było po angielsku. Czyli każdego dnia znajdujemy coś pozytywnego. No i z jednej strony może się nie kojarzyć to z nauką, a z drugiej strony, jakby nie było, przez 100 dni każdego dnia nastawiamy siebie na znalezienie chociaż jednej pozytywnej rzeczy w naszym życiu.
naszym. W tym duchu też wyrosła akcja właśnie 100 zdjęć, czyli każdego dnia, czy też każdego tygodnia publikujemy jedno najbardziej nasze udane zdjęcie, czyli dla osób, które zajmują się fotografią i faktycznie jest to pewnego rodzaju wyzwanie do tego, żeby każdego kolejnego dnia zrobić jeszcze lepsze zdjęcie, nie wiem, lepiej je obrobić, lepszy kadr. To coś, co też bardzo, bardzo rozwija, a innym takim, który wyplenia z nas złe nawyki, takim fajnym przykładem, który ostatnio słyszałem w jednej firmie tutaj w Lublinie, chłopaki, którzy siedzą przy komputerach i czasami rzewnie im się zaklnie, wprowadzili zasadę w biurze, że każde przekleństwo kosztuje złotówkę i faktycznie już uzbierali ładne parę dyszek, czyli, ale już idzie to zbieranie coraz wolniej, czyli widać, jakoś to działa. No, jest postęp, tak? Widzą po zmniejszającym się przyroście w słoiku. No, mi na Facebooku na przykład bardzo spodobała się akcja znowu z obrazami i z malarstwem. Ona polegała na tym, że jedna osoba tam udostępniała jakiś obraz, opisując kilka słów o nim, tak? Czyli sama musiała znaleźć te informacje. No i później chyba dwie czy trzy pierwsze osoby, które polubiły ten post, dostawały swoje kolejne zadania, czyli dostawały na przykład tytuł i obraz, musiały ten obraz znaleźć, coś o nim przeczytać, coś, opublikować go u siebie na swojej ścianie, na Facebooku, no i też znowu dać jakieś obrazy kolejne dla kolejnych osób, tak? Czyli ta akcja się tak rozszerzała. No i rzeczywiście dla mnie to było fajne, bo w pewnym momencie ten cały mój Facebook wybuchł różnymi obrazami, różnym malarstwem, też się dowiedziałam kilku ciekawych rzeczy, coś, czym na co dzień się jakby nie zajmuję, a to była taka fajna dawka wiedzy w bardzo prosty sposób, która naturalnie do mnie spływała. Dobra, słuchajcie, mówimy o różnych sposobach, jak to wdrażać, po co jest to potrzebne, no ale teraz konkret, w jakich sytuacjach tak naprawdę możemy się uczyć tak na co dzień, gdzie możemy ten nasz rozwój czy naukę dołączyć, ale też jakich obszarów może to dotyczyć, jakieś pomysły oraz... To, co ja dzisiaj zauważyłem, to ja jakoś, pomimo tego, że jestem człowiekiem niesystematycznym, mówiłem dzisiaj o systematycznych akcjach i różnych sposobach na to, żeby gdzieś sobie wygospodarować ten czas. U ciebie to były bardziej takie przy okazji innych rzeczy, które robimy i bardziej spontanicznie chyba. No i coach we mnie już ma ochotę zadać pytanie, i co ci to mówi na twój temat? To, że chyba muszę trochę bardziej systematycznie, nie wiem, czytać książki, albo inne rzeczy gdzieś zaprowadzić w swoim życiu. Czyli jak widzicie, prowadząc audycję radiową, też można się czegoś nauczyć. Zresztą myślę, o samym że... sobie. Tak, myślę, że rozmowy w ogóle ze znajomymi, jeśli są ukierunkowane na takie tematy, które was interesują, albo spotykacie się z osobą, która wie więcej w danej tematyce niż wy, mogą być rzeczywiście bardzo fajnym impulsem i taką motywacją do tego rozwoju. Wyjęłaś mi to z myśli, bo właśnie o tym sobie pomyślałem jeszcze chwilę temu właśnie i totalnie zapominając o tym, że właśnie takie spotkania z osobami, które mają powiedzmy mniej więcej tą samą wiedzę, ale w różnych aspektach, są bardzo fajne i każdy jest otwarty do tego, żeby się dzielić różnymi rzeczami, to są taka, nie wiem, godzina, półtora, która naprawdę bardzo dużo uczy. Ostatnio uczestniczyłem w takiej rozmowie dwójki znajomych, no i powiem tobie, że niesamowicie gdzieś poziom jakby skupienia i tego, ile tamtej wiedzy przez ten mój mózg przeszło, jest bardzo duży. I to też pokazuje, że im częściej się uczymy takich rzeczy, bo ja bym na to trochę zwrócił uwagę, że im częściej się uczymy nowych rzeczy, tym każde kolejne przychodzą nam łatwiej. Tym ten mózg bardziej działa. Ma się więcej połączeń, marszczy. Tak? U siebie. No, ale ja bym tutaj podrzuciła takie rzeczy, że tak naprawdę wymieniliśmy, okej, okay, można w samochodzie tutaj dołączyć, tak, jakąś naukę. Można ją dołączyć, czy to jadąc, czy stojąc w korku. W autobusie, idąc do pracy albo po prostu będąc na spacerze. Można to na przykład robić pod prysznicem. Czy tak? To jak wstaniemy zaraz po wstańciu, czy też przed pójściem spać? No tak, tak po przebudzeniu to jest też taki fajny moment, żeby dać sobie te 3-5 minut właśnie na jakiś temat, który, czy nawet na to, żeby się zrelaksować, odprężyć, albo po prostu skupić na swoim oddechu i dzięki temu zrobić takie mikroćwiczenie medytacyjne, tak, czy jakieś takie relaksacyjne. Ja bym powiedziała, że tu można dorzucić też takie rzeczy jak kolejka u lekarza, czy kolejka w ogóle, w której jesteśmy, stoimy, gdzie zarówno można poćwiczyć nasze relacje międzyludzkie i chociażby taką umiejętność uśmiechania się do obcych ludzi, których w ogóle nie znamy. Tak, a to sprzyja temu, żeby zagadać ostatecznie i miło spędzić czas, powymieniać się różnymi doświadczeniami. No, ale tu właśnie wspomniałeś też o innej rzeczy, że wielu osobom jest też trudno w ogóle zacząć tą rozmowę, więc też można to wykorzystać w ten sposób, ale też po prostu
prostu ten czas w kolejce, nawet nie mówię tu o książkach, ale powiedzmy wykorzystać tą chwilę na to, żeby spisać sobie zadania, które jeszcze mamy w danym dniu, bo często słyszę, że ktoś mówi, że jest tak zajęty, że nie ma czasu spisać na przykład tych rzeczy. Może to być też czas w kawiarni, kiedy na przykład czekamy na kogoś chwilę, ale też może być to w sklepie właśnie zagadanie do pani ekspedientki, czy poprowadzenie w taki sposób rozmowy, żeby ona była jakaś taka pozytywna, ale też właśnie ponegocjowanie pewnych rzeczy, tak? Czyli tu dużo tych elementów może być i z takich umiejętności mi się właśnie kojarzą te rzeczy związane z ćwiczeniem nas samych w tym, żeby dawać sobie chwilę tego odpoczynku, relaksu, może z ćwiczeniem naszej uważności, czy takiej świadomości samego siebie, co się ze mną teraz dzieje, ale to mogą być konkretne rzeczy, takie jak organizowanie czasu, czy negocjacje, czy relacje z innymi ludźmi, taka komunikacja w pewien sposób. Coś jeszcze ci tu przychodzi do głowy? Czy tak spinając klamrą, to wszystko, o czym powiedziałaś, jest bardzo szerokie i pewnie wiele rzeczy różnych można dodać i to jakby łączy mi się z tym, że to wszystko powinno być w miarę systematyczne, w miarę, żebyśmy pamiętali o tym, że musimy powtarzać sobie, bo jeżeli coś się raz nauczymy, to nie oznacza, że to zostanie nam na zawsze, a jakby uczenie się przy każdej możliwej okazji danego aspektu sprawi, że ta wiedza, ta umiejętność, a też nawet pewien element naszej osobowości, który możemy wyuczyć w sobie, zostanie nam po prostu na dłużej. No tak, Orest dzisiaj skupił się na tej systematyczności. Ja zachęcam, że nawet jeśli systematyczność teraz w ogóle kojarzy wam się z czymś najgorszym na świecie, bo i tak czujecie, że jesteście zbyt bardzo zabiegani, a często to ostatnio od wielu osób czy od swoich klientów słyszę, to wykorzystajcie te momenty, które i tak już macie, bo nawet te chwilowe 15 minut i nawet jeśli nie będzie każdego dnia, zawsze powoduje to, że rozwijamy się, wspomagamy nasze myślenie, nasz mózg i naszą kreatywność. I do tego was serdecznie zachęcamy. Miłej niedzieli.